Moim i państwa porannym gościem jest profesor Marek Gierlotka, kierownik oddziału i kliniki kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Wiosennej Konferencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Już jutro rozpocznie się duża ogólnopolska konferencja w naszym mieście, w której wezmą udział tak naprawdę setki specjalistów. To chyba pokazuje jak szeroką dziedziną jest kardiologia. My się bardzo cieszymy, że po raz drugi możemy w Opolu zorganizować wiosenną konferencję Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To jest duże spotkanie kardiologów różnych specjalności. My jako kardiolodzy... Specjalizujemy się w różnych poddziedzinach, można powiedzieć, kardiologii. Są kardiolodzy inwazyjni, są elektrofizjolodzy, są kardiolodzy, którzy zajmują się echokardiografią, rezonansem serca, prewencją, niewydolnością serca, ostrymi zespołami wieńcowymi, czy taką kardiologią ostrych stanów, tak? intensywną terapią kardiologiczną. Naprawdę Naprawdę jest dużo tych podspecjalności, nikt nie wie wszystkiego. E, każdy najlepiej się zna na swojej dziedzinie, oczywiście, ale na tej konferencji mówimy o wszystkim. Mówimy o wszystkim, o najnowszych rzeczach i każdy może podszkolić się zarówno w swojej podspecjalności, jak i posłuchać o innych. Czy jest jakiś motyw przewodni w takim razie? Zawsze motywem przewodnim na wiosennej konferencji PTK są wytyczne. To są takie dokumenty, które publikuje Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, które daje nam takie usankcjonowane, można powiedzieć, badaniami naukowymi, dużymi badaniami naukowymi wskazówki, jak w danych sytuacjach postępować. Te wytyczne są aktualizowane, publikowane co kilka lat. Teraz mamy kolejne, niedawno opublikowane w zeszłym roku, i o nich będziemy najwięcej mówić, najwięcej się na nich koncentrować, ale wokół nich te Wokół nich, jak gdyby będziemy poruszać wszystkie, wszystkie inne problemy, które częściowo do nich nawiązują albo czasem nie nawiązują, ale są istotne obecnie w kardiologii. Co ciekawe, w tej konferencji biorą udział i specjaliści e, utytułowani, ale także studenci. No, oczywiście. E, nasz, nasza jak gdyby, oferta, tak, edukacyjna Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest dla wszystkich, nawet nie tylko studentów. To jest dla lekarzy rodzinnych, dla internistów, dla chirurgów, anestezjologów, którzy gdzieś, no prawie każda specjalizacja lekarska gdzieś zachodzi troszkę. O kardiologię, bo, bo pacjenci przecież nie chorują tylko na jedną chorobę. Ale zapraszamy też pielęgniarki, średni personel medyczny, techników medycznych. No każdy znajdzie coś dla siebie. Ta 86. Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest także 15. Konferencją Kardiologii Polskiej. Co to znaczy w praktyce? No w praktyce to znaczy, że yy, zwracamy uwagę przy okazji spotkania, corocznego spotkania kardiologów na wiosnę. Na to, że mamy czasopismo Kardiologia Polska, to jest nasze takie główne, sztandarowe czasopismo, w którym publikujemy najnowsze doniesienia, najnowsze badania naukowe. Najczęściej nasze z Polski, ale to jest międzynarodowe czasopismo, również zagraniczni autorzy publikują. I Kardiologia Polska. I chcemy, żeby Kardiologia Polska była coraz bardziej rozpoznawanym, coraz mocniejszym jak gdyby czasopismem na rynku, czasopism naszych branżowych, medycznych. Ono z roku na rok rośnie w siłę, doskonale zarządza nim pani redaktor Naczelna. I pokazujemy, jakie, jakie były najciekawsze, najmocniejsze, najlepsze publikacje w tym roku. Pokazujemy również to, co publikujemy na łamach Kardiologii Polskiej, a czym się możemy pochwalić, takimi stanowiskami ekspertów. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, różnych, różnych, różnych naszych specjalistów, którzy oprócz tych dużych wytycznych wskazują jeszcze, wskazują jeszcze na pewne elementy, które możemy w ten czy w inny sposób poprawić w opiece nad naszymi pacjentami, w jakichś takich już bardziej szczegółowych i ścisłych tematach. A jak w ogóle te wytyczne, o których Pan wspomina, się zmieniają? Czy to są dynamiczne zmiany i takie bardzo znaczące dla pacjentów, czy bardziej dla lekarzy? One są no, tworzone, można powiedzieć, z myślą o pacjentach. Ale są dla lekarzy, tak? No bo lekarze wybierają tą ścieżkę diagnostyczną, terapeutyczną, jak leczyć, co w danym momencie... Należy zastosować. Medycyna cały czas się rozwija, tak? cały czas wprowadzane są nowe leki, nowe techniki, nowe sposoby leczenia, bardziej optymalne i to wszystko musi być podparte odpowiednimi badaniami, i jeżeli tak jest, tak? coś się sprawdza w praktyce, bo nie wystarczy, żeby coś najpewniej działało. Tak? My musimy sprawdzić, czy pacjenci dłużej żyją, czy mają mniejsze dolegliwości, czy rzadziej. Wracają do, do szpitala z jakimiś problemami po zastosowaniu danego leczenia. Jeżeli tak się okazuje, my mamy konkretne wytyczne, że w danej sytuacji mamy zrobić tak albo tak. tak? Oczywiście to nie, jest, to nie jest, że zawsze tak musimy zrobić. Ale w większości przypadków tak powinniśmy postępować, jak wskazują nam te wytyczne. I one się zmieniają. No, zmieniają się tak, jak idzie postęp medycyny do przodu. I rozumiem, że w takim razie odpowiadają też na bieżące problemy i pytania, które pojawiają się, jeżeli chodzi o pacjentów, jego tak? kardiologię. Tak. Zawsze każde wytyczne na końcu pokazują, nawet o czym jeszcze nie wiemy, co powinniśmy zbadać, gdzie mamy wątpliwości, jakie obszary powinniśmy poprawić, tak? jeżeli chodzi zarówno o. O nasze postępowanie, jak i gdzie należy zaplanować jakieś kolejne ruchy, badania, żebyśmy coś więcej wiedzieli. No w tym roku są cztery wytyczne opublikowane, znaczy omawiane, opublikowane w zeszłym roku i to są takie też specyficzne wytyczne bo są takie, można powiedzieć, multidyscyplinarne nie dotykają tylko kardiologii przynajmniej w dwóch, w dwóch przypadkach, znaczy nawet, nawet w trzech. Jest to, są to wytyczne kardioonkologii, czyli jak gdyby problemów kardiologicznych u pacjentów onkologicznych. I one są zarówno dla nas, kardiologów, którzy, do których my często przyjmujemy pacjentów, którzy też mają problemy onkologiczne, musimy się w tym jakoś dobrze poruszać, ale też dla onkologów, którzy, którzy wiedzą, jakiej pomocy, jakiej oferty, jak gdyby od nas, kardiologów, w swoim leczeniu onkologicznym mogą się spodziewać, jak prowadzą pacjenta onkologicznego, a pojawi się jakiś problem kardiologiczny. Inne wytyczne znowu pokazują, w jaki sposób oszacować ryzyko kardiologiczne u chorych, którzy są poddawani innym zabiegom chirurgicznym, no, w obrębie jamy brzusznej, w obrębie różnych jakichś ortopedycznych czy, czy jeszcze zupełnie innych. I tam też mamy, mamy różne wskazówki dla lekarzy, niekardiologów i kardiologów. Jak robić? No, są bardzo ważne, bardzo istotne wytyczne związane z prewencją sercowo-naczyniową. To też jest bardzo szeroki, szeroki, układ, szeroki temat. No i takie związane no, z takimi najcięższymi pacjentami, u których, u których dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, czy jakichś groźnych arytmii, też jak postępować, co należy robić. I kolejne związane z taką jednostką, może nie tak bardzo częstą, ale bardzo groźną, nadciśnieniem płucnym. To już kolejna edycja konferencji. Jak zmieniają się wyzwania, które stoją przed kardiologiem na przestrzeni tych ostatnich lat? No wyzwania cały czas mamy, tak? Cały czas, cały czas chcemy leczyć coraz lepiej, coraz nowocześniej. Nie zawsze nam się to udaje pod takim, pod takim kątem, że nie każda terapia, każda nowa terapia po pierwsze musi zostać odpowiednio, my się musimy jej odpowiednio nauczyć, tak? To jest jedna rzecz, ale żeby się jej nauczyć trzeba ją coraz częściej, coraz więcej stosować u naszych pacjentów. A z nowymi terapiami nie jest tak czasem prosto, dlatego że one, żeby je szeroko zastosować, muszą znaleźć odpowiednie finansowanie. I to, z czym, z czym nasze środowisko cały czas jak gdyby, z czym wychodzi jak gdyby w kierunku naszych władz, Organizatorów służby zdrowia to to, żeby w sposób jak najszybszy, jak najlepszy, refinansować te nowoczesne terapie. To nie jest czasem proste, i, ale udaje nam się. Coraz więcej nowych leków jest refundowanych, coraz więcej nowych terapii możemy stosować i otrzymujemy za to również refinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Konferencja potrwa dwa dni. To są liczne wykłady, sesje, warsztaty, w których, tak jak już wspomnieliśmy, biorą udział specjaliści, a co na tym to, na to bezpośrednio zyskują pacjenci? A pacjenci zyskują coraz lepszą diagnostykę i leczenie. My, my jako kardiolodzy, czytamy te wytyczne. Dowiadujemy się, chociaż wiemy często wcześniej to, to wszystko, ale mamy tu już napisane Legartis, tak, co powinniśmy w danych sytuacjach, z danych sytuacjach robić, ale my podczas tej konferencji nie tylko dyskutujemy o tym, co powinniśmy robić, tylko jak to zrobić. Tak? W jaki sposób wdrożyć to dobrze w naszym kraju i też będziemy o tym, o tym rozmawiać, czyli w jaki sposób, w jaki sposób odpowiednio wiedzę rozpropagować wśród wszystkich kardiologów wśród nie tylko kardiologów wśród pacjentów tak aby aby te terapie, te, te strategie, jak gdyby postępowania były jak, naj, jak najszerzej stosowane. Tutaj dobrym przykładem jest, jest leczenie pacjentów takiego wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, którzy mają za wysoki poziom złego cholesterolu. Zresztą Polskie Towarzystwo Kardiologiczne rok 2023 ogłosiło takim rokiem walki, można powiedzieć, ze złym, ze złym cholesterolem. Tutaj mamy skuteczne sposoby leczenia, jesteśmy coraz lepiej tak powiem, no, uzbrojeni w leki, Leki, w nowoczesne leki. Te leki też są refinansowane przez, przez budżet państwa w coraz większym stopniu, ale musimy mieć świadomość pacjentów, tak, żeby sobie oznaczali ten poziom cholesterolu, żeby jednak dążyli do tych, my to nazywamy celów terapeutycznych, żeby ten cholesterol, czy poziom cholesterolu złego był odpowiednio niski. Takie normy, które kiedyś słyszeliśmy, też już poszły w niepamięć. Teraz, jeżeli ktoś jest po zawale, jest cukrzycą, ma jakieś problemy sercowo czy on musi mieć naprawdę niski ten cholesterol, żeby dłużej żyć i rzadziej trafiać do lekarza. A faktycznie pacjenci sami z siebie przychodzą, żeby badać profilaktycznie ten poziom cholesterolu czy swoje serce? Czy to jest w takich sytuacjach, kiedy już nie mają wyjścia, bo coś się zaczyna dziać? No Coraz częściej coraz i częściej, to też dzięki szerokim akcjom profilaktycznym, tak jak 40 plus i różne inne, pacjenci badają sobie, tak, ciśnienie, tętnicze krwi, poziom cholesterolu czy poziom cukru, czy przypadkiem nie chorują na cukrzycę. Coraz lepiej się odżywiają, trochę więcej ruchu, no, no, starają się, się mieć prawidłową masę ciała i jest coraz lepiej, tak. Ale no, niestety cholesterol nie boli, tak? W związku z czym trzeba specjalnie, jeżeli ktoś się czuje zdrowy, wyjść z tym, tak? Z własną inicjatywą oznaczmy sobie, albo przynajmniej przy jakichś innych okazjach wizytu lekarza, lekarze, chociaż ktoś na przykład jest w wieku 45 lat, nic mu delega, a zróbmy poziom cholesterolu, zmierzmy ciśnienie i tak dalej. Musimy mieć tą świadomość. No, no, ale w praktyce później się okazuje, że wielu pacjentów nie sprawdzało tego wcześniej, no, a zaczyna dopiero się interesować, kiedy im coś dolega. Czasem już jest trochę późno. Bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w studiu i za rozmowę. Przypomnijmy, 86. wiosenna konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 17-18 marca w Opolu. Tak, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję moim Państwa gościem. Był pan profesor Marek Gierlotka, kierownik oddziału i kliniki kardiologii uniwersyteckiego szpitala klinicznego i przewodniczący komitetu organizacyjnego w wspomnianej konferencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani, dziękuję Państwu.